Gratulacje przede wszystkim. Samopoczucie po walce dobre, bo wygrana walka. Jak w ogóle ta cała walka twoim zdaniem przebiegła? Co się tam wydarzyło i jak ty to odbierasz w tej chwili? Teraz czuję się znakomicie. Walka przebiega po mojej myśli. Wszystko, czyli musiałbym jeszcze raz obejrzeć, ale dużo rzeczy słyszałem z narożnika, wykonywałem, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. W ogóle z tego miejsca też chciałbym podziękować mojemu przeciwnikowi, który podjął rękawice chwilę przed walką. W okresie trudnym dla nas wszystkich, więc ogromny szacun, też inna kategoria wagowa. Podjął rękawice, chciał się przetrzeć przez skórzu, zetrzeć to wszystko i żeby nie miał takiej długiej przerwy, podjął rękawice, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Zależało mi na tym, żeby te walki, żeby w tym roku ta częstotliwość pojedynku była większa, więc on mi ją jakby umożliwia. Jak się walczyło bez publiczności? Mówiłeś, że dobrze słyszałeś swój narożnik, to na pewno plus, ale jak z tymi emocjami? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno ta wrzawa w trakcie walki, pod koniec, kiedy już tego tlenu nie ma, w jakiś sposób niesie zawodnika, ale tutaj w tym przypadku nie odczułem jakiejś większej różnicy. Bardzo dobrą miałem dzisiaj dyspozycję, więc tutaj powiem, że poradziłem sobie i bez publiczności bardzo dobrze. Mateusz, o pandemii nie będziemy już pytać, natomiast zapytamy o pokłosie tej pandemii, czyli głód walki. Jak on był duży? Bo tutaj widzieliśmy po otwarciu gali, już zapytałeś się trenerów, czy to już będzie ciurkiem leciało. To też widziałem, że już bardzo chciałeś wyjść do tej klatki. Czy ten głód był większy? Głód był taki sam. Moja częstotliwość jest mniej więcej dwa razy do roku się bije, więc tak samo jak w poprzednich przeciwnikach, taki sam był głód według mnie. To, że się pytałem mojego narożnika, czy to będzie szło wszystko ciurkiem, z prostej przyczyny. Bardzo się stresuję przed swoimi walkami. Bardzo mi na nich zależy, bo każdy pojedynek pozwala mi iść do przodu. Zdaję sobie sprawę, jaka jest waga takiego pojedynku, więc się i tym przejmuję. Więc mi też z kolei zależy na tym, żeby te walki się szybko skończyły, żeby ten cały stres przeminął, bo to nie jest nic przyjemnego dla mnie. Wielu zawodników podobnie to przeżywa. Są tacy, którzy potrafią z tym obcować, ale ja na dzień dzisiejszy nie potrafię. Dużo rozmawiam ze swoimi trenerami i to albo trzeba się chyba nauczyć, albo samo przejdzie, ciężko mi powiedzieć. Właśnie Piotr Bagiński, bo rozmawialiśmy i ty też stałeś obok nas i nie wiem, czy to słyszałeś, ale powiedział, że no, oczywiście Mateusz zwycięży, jak mu się będzie chciało. Co to znaczy? Trener mnie doskonale zna, wiele, może nie potyczek, ale w swoim życiu dużo tych zawodniczych startów, bo to też nie zawodowych, bo Nevada, Jiu-Jitsu, tam ADC startowała na nich i czasem czułem spełnienie po jakiejś tam walce i już mi nie zależało na złotym medalu, tylko te drugie, trzecie miejsce, bo już jakby byłem, już zdobyłem to, co chciałem i czasem przez to też spoczywała na laurach, więc sądzę, że może w tym aspekcie troszkę trener miał, do tego bardziej uderzał chyba, że w zależności od tego, jaką mam dyspozycję, tak mi pójdzie walka. Jest taki jeden temat, który przebrzmiał, dawno się o tym nie mówi, my na to czekamy, UFC, czy dalej w swoich planach? No, tak jak dawałem w wywiadach odpowiedź, że to jest moje marzenie i się ono dalej nie zmieniło, jestem... Nie spełniło chyba. Dalej się nie spełniło. Dalej się nie spełniło. Mam nadzieję. A co powiedziałem? Nie zmieniło. A no, jedno i drugie. Tak. Już myślałem, że coś innego powiedziałem. No, skrupulatnie dążę do tego. Sądzę, że to jest tylko kwestia czasu. Może tak powinno być. Może te umiejętności jeszcze są za małe. Może ten los pozwala mi, żeby to wszystko podszlifować, żeby w tym największej organizacji pokazać się z bardzo dobrej strony. A jak czułeś się dzisiaj w catchweightie? Bo widzieliście 3 kg więcej niż zwykle do oktagonu. Podejrzewam, że to był większy problem. Dla mnie było bardzo dobrze, dla przeciwnika może trochę gorzej, choć i tak był bardzo silny fizycznie. Jak się z nim złapałem, czułem, że jest
Może być tam problem na początku, aczkolwiek już wyczułem dystans, troszkę się rozluziłem. Możecie, musiałbym zobaczyć walkę, tak jak wcześniej mówiłem. Podejrzewam, że można zauważyć na początku problem z dystansem, później już troszkę się rozluziłem, więcej uników, więcej pracy na nogach i później jakby go troszkę rozszyfrowałem, rozpieczętowałem i pociągnąłem walkę do skończenia. Wspominałeś przed chwilą, iż bardzo stresujesz się przed walkami, to też chciałem Cię zapytać o taki psychologiczny aspekt tej całej otoczki przedwalkowej. U Ciebie akurat jest bardzo wesoły, diskopolowy utwór na wyjście. Powiedz mi, czy to właśnie dlatego, aby gdzieś poszukać tego rozluźnienia przed samym wejściem do oktagonu? W jakimś tam stopniu na pewno. Uważam, że to jest sport jak każdy inny, może troszkę bardziej brutalny, ale tutaj nie wychodzimy do walki z myślą, żeby zrobić krzywdę na całe życie przeciwnikom. Wiadomo, dążymy do tego, żeby go zakotować, założyć jakąś dźwignię, ale nie myślimy z taką nienawiścią do tego przeciwnika, nie pałamy go tymi złymi emocjami, więc staram się podchodzić do tego typowo sportowo i to jest taki mój styl, mój sposób, żeby to jakby przekazać, żeby z uśmiechem na ustach wychodzić, przybić piątkę z przeciwnikiem i pokazać jak najlepsze show. I zobaczę, Jacka Rizinho w podobny sposób podchodzi do tego i bardzo się cieszyłem, że takiego mam przeciwnika z kolei jeszcze był z zagranicy, więc wiadomo, ja i pewnie dużo z zawodników jest zwolennikiem tego, żeby się bić z zawodnikami z zagranicy, bo wtedy jest, nie ma takiej presji. Powiedz mi, bo tak naprawdę inicjatywą wykazywałeś się cały czas, czy te low kicki, które bardzo ładnie wchodziły. Jakie było założenie na tą walkę? Bo potem tak naprawdę to skończenie to była czysta stabilizacja i obijanie. Jaki był plan na to? No tak, jak widzieliście, poprowadzić, wyczuć przeciwnika. Jeśli bym nie szło z tym, to bym uciekał do parteru. Wyczułem dystans. Kurde, trochę się sprzedam, ale jeśli zawodnik nie zadaje kopnięć, czuję się bardziej swobodny, mogę rozwinąć skrzydła, mogę popracować bardziej boksersko, mogę go zakraczać, więc on mi tą ułatwił drogę, żeby móc to dokonać. Jeszcze ja z kolei go okopywałem i jak zobaczycie na walce, on te ręce bardzo opuszczał, tak? Więc już był trochę spanikowany, nie wiedział co ma bronić, czy nogę, on chciał wychwytywać mi tą nogę i dzięki temu ja otworzyłem jego gardę. Do tego stopnia nie wiedział co zrobić, że chciał, była próba obalenia, którą wybroniłeś właśnie. Bardzo fajnie w ogóle skracał dystans, ja chciałem wsadzić mu kolano, z tego co pamiętam, wychwycił mi tą nogę, raz go kopnąłem, też mi wychwycił nogę. Jego gameplan był bardzo fajny, w porządku, ale ja już jakby od razu nauczyłem się, już poprawiłem, skorygowałem swoje błędy i już nie ponawiałem tego midla takiego oczywistego, tak? On był na początku bardzo czytelny i później low kick i ten middle, który wsadzałem, starałem się, żeby był jeszcze szybszy, żeby on nie mógł wychwycić. Więc czytałem walkę od samego początku do końca. Tak przynajmniej mi się teraz na tą chwilę wydaje. A tak jak pytałem jeszcze Pawła Jóźwiaka o współpracę z Babylon MMA, to powiedz mi, bo jakie są plany dalej na ciebie? Bo to UFC oczywiście gdzieś tam wybrzmiewa, ale i na ile to się ziści, to nie wiemy, więc może tutaj jakaś współpraca z Babylonem. Jestem otwarty na wszelakie propozycje. To też już jest kwestia mojego menadżera. Każdy zawodnik. O, no to widzicie tam, to musicie, tak, musicie biec do niego i się go pytać. Tak naprawdę w tej kwestii jestem zawodnikiem, który, żeby się rozwijać, potrzebuje pieniędzy. Im większe pieniądze, tym większy rozwój, możliwości, tak, wyjazd, wylot za ocean i to wszystko, to się wiąże, więc dla mnie na tą chwilę są istotne też finanse. Chciałbym, żeby znalazła się organizacja, która mi uczciwy sposób zapłaci za moje umiejętności i wtedy bym prawdopodobnie podjął te rękawice. No i to kwestia jest czasu i jakby rozmów z różnymi organizacjami. To twoje podwórko, ostatnie pytanie. 11 lipca, gala KSW, walka wieczoru. Gamer czy Norman? Gamer, wiadomo, że Gamer, to jest w ogóle mój kolega, tam też nieraz trenowaliśmy, bardzo sympatyczny facet i utalentowany, z ogromnymi umiejętnościami i bezapelacyjnie to jest człowiek, który ciągle się szkoli, więc powinien bez problemu
pokonać Normana Parker. A w jaki sposób? To już chyba jest jego inwencja twórcza, no to sądzę, że on tam swoją narzuci grę i zdecyduje, jak będzie chciał. Ja się wrócę do Fenu, czy dasz szansę Łukaszowi Harzewskiemu? Chciałbym iść do góry, nie mówię, że to jest słaby zawodnik, ale wolałbym z zagranicznymi, wolałbym z kimś, kto byłby faworytem tej walki, a nie ciągle bić się z zawodnikami, którzy są, jeśli chodzi o ranking, dużo niżej, tak? Nie oszukujmy się, on jest tam, nie wiem, podejrzewam, 10, któryś tam w rankingu jestem na tą chwilę 3 i chciałbym jakby troszkę pójść do góry i co za tym idzie, walczyć z najlepszymi na świecie, tak? On jest bardzo dobrym zawodnikiem i nie chciałbym mu w żaden sposób umniejszać, ale wiadomo, jeśli ktoś chce się realizować i iść do przodu, to musi mierzyć za kraj, poza kraj. Rozważałeś może walkę w innej dywizji wagowej, ewentualnie jakiś drugi pas na twoim ramieniu? Nie, bo nie jestem w stanie. Dla mnie kategoria wyższa jest zbyt ciężką kategorią. Moi przeciwnicy są gabarytowo dużo więksi, ciężsi. Ja mam problem zrobić tą 70, więc z kolei 66 też odpada. Zostaję w tej wadze, nie będę świrował double jumpów. Nie chcę ujmować też już tych zawodników, którzy mają podwójne pasy, bo to jest dla nich ogromny szacunek. Podoba mi się to. Jest to, jeśli ktoś w dwóch kategoriach zdobywa pas, to znaczy, że jest klasą samą w sobie, ale ja nie czuję tego klimatu i będę dążył swoją drogą. Co ma to? Dziękujemy. Dziękujemy za poświęcony czas. Oczywiście życzymy jak wszystkiego najlepszego organizacji FEN, natomiast życzymy Tobie też spełnienia tych marzeń, a tym, no jakby nie patrzeć, jest UFC, także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich swoich fanów i Wam. Dziękujemy.